17.30, Izabela Śledź, witam Państwa. Zaczynamy panoramę lubelską. Teraz międzynarodowo porażeni słowem, czyli historycy sztuki, literaturoznawcy i kulturoznawcy prawie z całego świata spotkali się w Lublinie, żeby dyskutować o literaturze i kulturze oczywiście. Przyjechali na zaproszenie Zakładu Studiów Amerykanistycznych i to właśnie Amerykanie dali sygnał do takiego spotkania, bo do Lublina zamierzają przyjeżdżać częściej. Terra to jest organizacja, która zajmuje się sztuką amerykańską. My natomiast jesteśmy literaturoznawcami i zorganizowaliśmy konferencję, która łączy te dwie dyscypliny, mianowicie historię sztuki i literaturoznawstwo. Wymyśliliśmy konferencję o twórczości literackiej, czyli pozaartystycznej artystów. Dzisiaj dążymy do internacjonalizacji, czyli do umiędzynarodowienia studiów, badań, kontaktów i takie spotkania pomagają tam, jeżeli udaje nam się ściągnąć do Lublina na takie spotkania sławy światowe z Stanów Zjednoczonych, z Anglii, Francji, z każdego obszaru, z każdego regionu świata, to także dowód na to, że i my postrzegani jesteśmy w tym świecie jako partnerzy do dyskusji w wielu obszarach. To spotkanie ma być początkiem kolejnych, a ich efektem międzynarodowa współpraca w dziedzinie literatury, kultury i sztuki. To jedno z największych tego typu spotkań i jeden z największych grantów UMCS. Na zorganizowanie konferencji amerykańska fundacja Terra z Chicago przyznała uczelni $25,000. Międzynarodowym dyskusjom o przeszłości literatury i sztuki towarzyszy wystawa prac przygotowanych przez Wydział Artystyczny UMCS. Anna Kurzępa, dzień dobry Państwu. Zapraszam na pytania panoramy. Naukowcy niemal z całego świata przyjechali do Lublina, by dyskutować o literaturze, kulturze właśnie. Konferencję zorganizował UMCS, a wsparła ją specjalnym grantem amerykańska fundacja Terra, która zajmuje się promocją sztuki, amerykańskiej sztuki. Amerykanie badają też Lublin pod kątem możliwości wystawienniczych i organizacji imprez kulturalnych. Uczelnia ma nadzieję na ścisłą współpracę naukowego środowiska po obu stronach oceanu. Dzisiaj dążymy do internacjonalizacji, czyli do umiędzynarodowienia studiów, badań, kontaktów i takie spotkania pomagają tam, jeżeli udaje nam się ściągnąć do Lublina na takie spotkania sławy światowe z Stanów Zjednoczonych, z Anglii, Francji, z każdego obszaru, z każdego regionu świata, to także dowód na to, że i my postrzegani jesteśmy w tym świecie jako partnerzy do dyskusji w wielu obszarach. To była opinia pana prorektora, a w naszym studiu dr Edyta Frelik, laureatka konkursu Terra Foundation, a także adiunkt w Zakładzie Studiów Amerykanistycznych w Instytucie Anglistyki UMCS. Witam serdecznie. I pan profesor Jerzy Kutnik, kierownik Zakładu Studiów Amerykanistycznych w Instytucie Anglistyki UMCS. Witam serdecznie. No właśnie, w Lublinie odbyła się konferencja naukowa. Tytuł: Porażeni słowem, artyści amerykańscy jako czytelnicy, pisarze i intelektualiści. Ale ta konferencja nie jest przypadkiem, to jest efekt, ciąg dalszy pani pracy. Pani doktor Edyta Frelik wygrała grant, konkurs, który dotyczył właśnie zorganizowania tego spotkania. To nie była łatwa walka o te pieniądze i o ten prestiż. Ja tylko lekko uchyliłam drzwi, zdobywając nagrodę jako pierwsza osoba z tej części Europy i pisząc esej o jednym z malarzy amerykańskich, który został teraz opublikowany w największym piśmie amerykańskim o sztuce. Natomiast napisaliśmy potem podanie o grant na sympozjum, na konferencję. I zwyciężyliśmy. Także fundacja nie wspiera, domyślam się, każdej inicjatywy. Nie każdą. Ta kategoria akurat polega na organizowaniu konferencji. Panie profesorze, jak pan jako szef zakładu przyjął taką informację, że będzie okazja do tego, aby spotkać się tu w Lublinie i dyskutować o tym, co się dzieje w świecie? Ja jestem dumny, że moja doktorantka napisała tak wspaniałą pracę, która została w świecie doceniona. Bo ta nagroda jest przyznawana przez międzynarodowe jury i jest to nagroda, na którą wpływają
eseje z całego świata, więc to jest niebłahy sukces, a Fundacja Terra jest największą, najważniejszą amerykańską instytucją, która zajmuje się promocją sztuki za granicą. Misją tej fundacji jest właśnie wydawanie pieniędzy milionera Daniela Terry, który założył tę fundację i założył Muzeum Sztuki Amerykańskiej, finansowanie takich przedsięwzięć za granicą. Rzecz w tym, że do tej pory zagranica dla Terry, jeśli chodzi o Europę, kończyła się na Berlinie. Na stronie Terry można zobaczyć taką mapę, gdzie odbywają się różnego rodzaju przedsięwzięcia finansowane. I dotychczas Polski tam nie było. No, oczywiście. Znaczy, Terra organizowała wystawę w Krakowie, natomiast jeśli chodzi o przedsięwzięcia badawcze czy naukowe, nigdy poza Berlin, dalej na wschód niż w Berlinie, niczego nie organizowali. W związku z tym myśmy do światowej mapy Terry dołączyli. Jest, jak się popatrzy teraz na tę mapę, to jest zagęszczenie różnych punktów na zachodzie Europy, gdzie Terra działa, finansuje różne przedsięwzięcia. Potem jest długo, długo, długo nic, biała plama i Lublin. I teraz w Lublinie mamy kwiat. Nie będzie to przesadą. Kwiat, jeśli chodzi o naukowców, ludzi kultury, artystów, literatów, którzy poprzez swoją twórczość, badania czy innego rodzaju aktywność promują kulturę amerykańską, zajmują się nią. Pani doktor, czy to spotkanie, które dzisiaj się rozpoczęło rano, już przyniosło efekty i rzeczywiście Lublin nagle znalazł się w tej światowej czołówce? Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego pierwszego dnia. Bardzo ciekawe prezentacje i cieszymy się również, że Lublin tak bardzo podoba się gościom. To jest dla nich zaskoczenie. Prawdopodobnie mieli nieco inne oczekiwania. Goście są z całego świata. Goście są z całego świata. I mamy gości również z tego centrum wokół Terry i największego Muzeum Sztuki Amerykańskiej Smithsonian w Waszyngtonie, i te osoby bardzo często organizują tego typu sympozja. Przyjeżdżając tutaj widzą, jak świetne warunki mamy i w zasadzie nie mamy się czego wstydzić. Jest też wystawa, którą można oglądać. Przed chwilą widzieliśmy zdjęcia. Warto się wybrać i popatrzeć na pracę? To jest wystawa niespodzianka i czasami najciekawsze są takie rzeczy, które przy okazji się pojawiają. Mianowicie ta wystawa nie była planowana, kiedy planowaliśmy konferencję, natomiast jakieś 3 tygodnie temu poszliśmy na Wydział Artystyczny UMC zaprosić artystów i pracowników na naszą konferencję. I okazało się, że można włączyć. A oni mówią, a co gdybyśmy zorganizowali wystawę prac naszych pracowników. W ciągu 2 tygodni zorganizowaliśmy. Nauka i kultura nie ma granic. Absolutnie. I ta wystawa jest naprawdę doskonała. Oni sami przyznają, sami twórcy tej wystawy, artyści, którzy dzisiaj byli na otwarciu, na wernisażu tej wystawy, sami są zaskoczeni, jaka świetna wystawa im wyszła. Powszechnie kultura amerykańska kojarzy nam się jednak z pewną komercją, co do zasady. Mamy filmy amerykańskie, które bardzo lubimy. Często to są filmy akcji. Mamy książki, po które też niektóre przynajmniej chętnie sięgamy. Natomiast dlaczego warto Państwa zdaniem od strony naukowej i nie tylko, od strony kultury, promować kulturę amerykańską? Bo odnosi się wrażenie, że jeśli coś jest w Stanach, to za chwilę staje się światowym trendem. Ale wystawa zorganizowana przez artystów zgromadzonych wokół Wydziału Artystycznego UMCS-u pokazuje, że to jest taka reakcja zwrotna. Mianowicie robimy konferencję o sztuce amerykańskiej, promujemy sztukę amerykańską, ale jednocześnie pokazujemy, jak wspaniała jest sztuka polska, nawet jeśli w tym przypadku zainspirowana sztuką amerykańską. Także to uniwersalizm, tak. Panie profesorze? Tak, no tym bardziej, że w XX wieku, w zasadzie od czasów II wojny światowej, stolicą światowej sztuki jest Nowy Jork. Tak jak do wojny był stolicą Paryż, od tego czasu jest to Nowy Jork i w gruncie rzeczy najważniejsze trendy w sztuce ostatnich 60-70 lat. Tam się zaczynają. I a to nie może da się ta promocja nie jest potrzebna już w ogóle w takiej sytuacji, skoro i tak Amerykanie dają sobie z tym świetnie radę. Ale komercja, a sztuka to niekoniecznie są te same rzeczy. My jako akademicy interesujemy się wartościami i rzeczami wartościowymi, które pozostaną, przetrwają, które będą to, wywierały. Co jest wartościowego w kulturze amerykańskiej? Jest to sztuka i kultura amerykańska tworzona na najwyższym poziomie. W Ameryce liczy się profesjonalizm, niekoniecznie dyplom,
ale jakość tego, co się robi, jest tradycyjna amerykańska etyka pracy, która w sztuce ma kolosalne znaczenie, bo można mieć fajny pomysł na dzieło sztuki, a nie potrafić go wykonać, nie posiadać warsztatu czy rzemiosła. Pani w Ameryce doktor, to się ceni. To się ceni. A ja jeszcze dodam, że bardzo się cieszę, że studenci mogą odkryć to, do czego może na początku podchodzili nieco niechętnie. Ja wiem, bo uczę również kursów bardziej dla nich atrakcyjnych, mianowicie filmu amerykańskiego, kultury popularnej i tutaj problemu nie ma z zachęceniem ich. Natomiast odkrywają, że sztuka również może być tak samo fascynująca, jak te inne elementy kultury bardziej popularnej. Czyli zachęcamy do sięgania po te bardziej wartościowe także wytwory sztuki czy kultury amerykańskiej. No i dzięki temu umieszczamy jednak Lublin na mapie świata, naszą własną uczelnię, nasze miasto. My promujemy Instytucję Kultury Lublina. Jutro pokazujemy uczestnikom konferencji zamek, kaplice, zbiory malarstwa na zamku, Stare Miasto. I to jest ten miasto. Feedback, którego dotyczy także wystawa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli pani dr Edyta Frelik i profesor Jerzy Kutnik. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.